Hej, cześć, siemano, z tej strony Admiros, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rizena. Poza nagrywaniem troszkę sobie połaziłem po mapie, tutaj już muszę zmienić, bo wyłączyłem automatyczny zapis, żeby nic się nie zapisało. I słuchajcie, na razie nie będziemy zwiedzać tej części mapy, ponieważ odkryłem kilka znaczących elementów na tej wyspie, a mianowicie zaczniemy sobie od tej oto wieży, nie jest to może wieża, punkt widokowy, tak to nazwijmy. Nie wiem jakim cudem, chyba jakoś mi się śpieszyło albo coś. Zobaczcie, tutaj wisi sobie mapka, mapa z drogą do skarbu. I ja ją po prostu pominąłem. Świetnie, prawda? Nie znaleźć skarbu i później bym myślał, że całą tą wyspę sobie obcykałem, tak? Fajnie, pięknie, ale niestety to tak nie działa. No, dobra. Teraz tak. Rozwiązałem tą zagadkę z Sebastianem. Zajęło mi to godzinę, ale udało się. Patrzcie. Tu jest kufer. W sumie dzbanek wezmę. Tu jest kufer, w którym jest druga część klingi. Tak, złamany miecz, oręż komendanta Sebastiana. Koniec ostrza jest odłamany i ten koniec ostrza był wbity właśnie w Difuego. Difuego, jakoś się tak nazywał ten koleś. No, Difuega. I ten koniec ostrza wziąłem z jego ciała, pamiętam. I po prostu trzeba było wziąć drugi koniec tego miecza. Teraz powinno się wszystko mniej więcej wyjaśnić. Fajnie, prawda? Nie chciałem robić właśnie odcinka, w którym bym tylko łaził i nie wiedział co zrobić. A tak to wiecie, jak są normalne odcinki, to zawsze coś tam zbieram, zabijam. No to jeszcze można zrobić odcinek, ale tutaj wyjątkowo trzeba było pomyśleć trochę. Okej, zajmę się dezerterami. Perhaps we should think about not killing each other in times such as these. I don't want to hear talk like that. Either you obey my orders, or I'll have you all killed for desertion. Okej. Okej, na razie nie będziemy mu tego mówić. Nie wiem jak on zareaguje. Nie kostuch. I've got it. Dobra. I tak. Wziąłem zadanie z dezerterami. Teoretycznie jest to złe zadanie, ale można je jednak wykonać na dwa sposoby. Albo ich zabić po prostu, tych dezerterów. Albo im po prostu powiedzieć, że Sebastian chce ich śmierci, ale jak dacie pieniądze, no to wtedy nie zginiecie, tak? Dobra, tu mam zaznaczonych. Ładnie. Pójdziemy sobie do nich. Wpadnie trochę golda darmowego i do tego jeszcze dostanę duszę plus 1 i chyba i plus 2, tak mi się wydaje. Więc myślę, że całkiem warto to wykorzystać i myślę, że się opłaca to zrobić. Bo początkowo myślałem, że po prostu jak weźmie się tą misję z dezerterami, no to już nie będzie wyjścia i trzeba będzie wykonać to. Ale jak się okazuje, programiści, twórcy świetnie pomyśleli o tym. Można to wykonać na dwa sposoby. Sebastiano sends his regards. Oh no. I'm in for it now. Calm down. Calm down. Sure. Just give me 200 gold and I'll tell Sebastiano the issue has been resolved. You do that for me? If you ask me again, I might change my mind. All right. All right. Here's your gold. Thank you. I chwała. Do tego jeszcze i dusza plus 2. Więc myślę, że warto było. Jeszcze idziemy do jednego dezertera. No i w końcu właściwie to pójdziemy do dezertera, ale nie, skarb jest tutaj, więc jeszcze wykopiemy skarb. Więc no, nie wykopałbym tego skarbu, gdybym nie grał poza odcinkiem. Po prostu bym go pominął. Ciekawe, ile w ogóle rzeczy ogólnie pominąłem. To by było po prostu śmieszne, jakbym więcej skarbów pominął, a na pewno coś pominąłem. Coś ile razy było, że wykopałem jakiś skarb i później wczytałem grę i zapomniałem tam pójść. Albo zapomniałem zapisać grę i wczytałem wcześniejszy zapis i nie wziąłem skarbów. O,
Chociażby to, ukryty kufer. Pierwszy raz to widzę. Wow. Surowe czarne serce. No nieźle. No właśnie, na przykład to pominąłem. O, kuferek. Tak to jest, jak się nie sprawdza dokładnie. Dobra, mniejsza o to. Severin. Sebastiano would like to see you dead. I know. And what do you intend to do? Nothing at all. Stay hidden. If you stay hidden, everyone will think you're dead. You've got courage in your veins. That's good. That's good. Dusza plus 2, czyli ogólnie dostałem duszę plus 4. Miłosierny 96%. Jestem w 96% dobry. Jej! Tyle wygrać. Dobra, idziemy tutaj do Sebastiana. Dzisiaj tak na szybko wszystko robię, bo wiem co i jak, a tak to praktycznie z pamięci teraz jadę. Więc jakoś to idzie, a tak to normalnie odcinek by trwał z godzinę, bym łaził, szukał nie wiadomo czego i być może bym nawet nie znalazł tej klingi. O, jak ucieka przede mną. There's one more thing. Vasco is dead. Very good. I hope he paid dearly for his treason. Show Severin no mercy and report back to me soon. Nie dosyć, że tamten mi dał golda za to, że nic nie powiem Sebastianowi, to jeszcze od niego dostałem kasę, od Sebastiana. Severin won't cause you any more problems. That's excellent news. He was unworthy of the rank of commandant anyhow. 100 sztuk złota. Okay. I took care of the deserters. Well done. That will serve as a warning to the others. Here's an extra reward for you. Your sword was used to kill Governor Di Fuego. I've been looking for that blade. Are you trying to tell me that someone found your sword and used it to kill Di Fuego? I'm trying to say that it doesn't matter what happened to Di Fuego. He's dead. And you should leave it at that. You killed Governor Di Fuego. Yes, you're right. I killed him. That big-headed fool was in my way. I fought the shadows and lost many good men to them. We advanced as far as the skull. I went inside and looked through the portal. The other side? Yes. And believe me, I will not take orders from a fat, bewigged fool. Okej, co zobaczyłeś po drugiej stronie, ale czy to wybrać to drugie, nie musiałeś go zabijać? What did you see on the other side? We're at war. It's not just a war against the shadow creatures. It is magic that is destroying our world. You're waging a war against magic? Yes, and I have no intention of losing it. You're fucking crazy. Something in the crystal portal drove you insane. You really should watch your mouth. I'm not working for you anymore. Co się stanie? So, you think I care? I'd be careful if I were you. Nobody likes a tyrant. So watch yourself. You made the right decision. Get out of my sight. And don't ever let me see you here again. Or I'll set the hellhounds on you. Okej, wyrzucił mnie. Co się stanie, jak teraz do niego pójdę? I've got a tech. Stanie się coś złego? Hello. Get lost. Okej, nie chce mi widzieć. No i dobra. By było na tyle z tej misji. No i widzicie, jednak opłacało się. Skarb na odludziach Takarigui. I to jest ten skarb tutaj. Jeszcze sobie zobaczę, zanim tam pójdę. Legendarne przedmioty. Kila. O, wyspa mgieł. Kila. Taranis. Antigua. Kila. Kila. Taranis, Kila, Taranis, Kila, Taranis, Taranis i... O, proszę, tarcza strzelnicza.
tutaj jest gdzieś. Być może na dachu jest. Zobaczmy, co mówi dziennik. Na dachach Puerto Sacarico tak karigui. Nie ma problemu, dachy to jest dla mnie nie problem. Co to jest dla mnie dach? Patrzcie. Psz. Jej. Jest tutaj, patrzcie jak ukryta ładnie. Zobaczmy, co mi daje właśnie ta tarcza strzelnicza. Strzelby plus 10, no fajnie. Grog. Nic za specjalnego. Dobra, wracamy do kostucha. O, liana. Nawet nie musiałem zużywać papugi. Nawet nie zauważyłem, że to jest liana. Co to za stara skrzynia? I found the old chest. And there really was a black heart in there. Yes. It's been a while since I put it there. I hope it's still fresh. Anyway, I hope it'll help you. No nieźle. To więc ta ukryta skrzynia, którą teraz przez przypadek znalazłem, to była skrzynia kostucha. Więc tak czy siak bym ją znalazł, gdybym sobie umieścił znacznik na mapie. No dobra, ale póki co zajmijmy się tym. Tak, tym skarbem. A później już lecimy na ostatnią część tej wyspy, czyli to mroczne miejsce. Trochę poekspimy, zdobędziemy doświadczenia. I później ruszamy. Ruszamy na, bo tak naprawdę już to mam obcykane, to też. Zostały dwie wyspy tak naprawdę, z całej gry. Chyba, że coś jeszcze się wydarzy, ale no nie sądzę. Zostanie Killa i Taranis. Wydaje mi się, że popłynę na Killa, bo tam Patty się ukrywa najprawdopodobniej. A przydałaby mi się w załodze jakaś sexy Patty, więc zobaczymy jeszcze. Raczej właśnie na Killa popłynę. Dopiero na koniec na te Taranis. Dum, dum, da, dum. Dziesięć expa, yeah. A więc jednak, tak czy siak tutaj był skarb. Ciekawe, co będzie ukryte. Miejmy nadzieję, że coś przydatnego. Talerz szafir, schemat kolczyka z szafiru. Nic specjalnego. No ale zawsze to jakiś skarb. Nie ma co ukrywać. Dobra, chcę się przenieść tutaj. O, jeszcze trzeba Jackowi powiedzieć o wieściach, bo mu nie powiedziałem. A, w sumie powiedziałem już. Więc jest w porządku. No i płyniemy na tamtą wyspę. Wreszcie zaczniemy ten exploring. No, żebym przeżył. Ledwo co, ale się udało. A kostuch gdzie jest? Znając życie, pewnie biegnie naokoło. No, okej, dobra, już. On często lubi się gubić, więc trzeba uważać na niego. Chwila nieuwagi i nie ma kostucha. Tych zapasów już mam 250. Wreszcie powinienem zacząć ich używać. No i dobra, jesteśmy. Jakby tu zacząć zwiedzaniem w miarę sensownie. Okej, wyspa jest podzielona, oddzielona rzeczką, więc tutaj, 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 tutaj,
troszkę i później tutaj, tutaj, dobra, da się wszystko ogarnąć. If you get lost here, nobody's going to save your ass. You mean my head? Head? Ass. With some people it's the same thing. Okej. Wężowe korzenie i inne skarby. Let's go split a few throats. No chodź. Gin, sługu się cienia. Teraz sobie powinienem zaznaczyć ten skarb, żeby go nie zgubić, bo tu jest też skarb ukryty w tym miejscu. No ale ogólnie z tych skarbów nic takiego specjalnego nie dropi. O proszę, tutaj coś będzie. Jakaś kryjówka, tak? Krwawy kapelusz. Tylko tyle? No dobra. Nie będę narzekał. Na 3 hity. Powinienem je zabijać na 1 hit. No nie wierzę, koleś. Co on tutaj robi w takim zadupiu? Oh, there you are. Didn't think you were coming anymore, old bastard. Do I know you? Sure. You're the guy in my dreams. Right, not interested. No need to wet yourself. I didn't mean it like that. I'm Roscoe, the man who is gonna make you rich. Our encounter is a sign. The dead wanted it this way, believe me. Na serio? The dead speak to you. Yeah, it's my old man if you must know. He was a big deal among the pirates once. And now he's blathering non-stop in my dreams. He told me that someone would come and help me. And that person is you. Aren't you afraid of the shadows? Nope. I'm betting on my good luck. Besides, I'll be able to afford an entire army soon. I'd like to see which creature dares approach me then. And at the moment, you're here. Who else could pose a threat to us? You want to make me rich? How's that supposed to work? I'll share my treasure with you. Easy as that. All you need to do is help me find it. I tell you, there are at least 5,000 gold coins in it for you. Hmm. What's the catch? No catch. I'm not one of them crooks of the Inquisition. Their dealings stink to high heaven, but this one is genuine. You got my word for it, on my honor. So, how about it? Can I count you in or not? Okay. Take me to your treasure. Finally, my dreams are coming true. We'll be bathing in gold soon. We can buy the most gorgeous... Ooh. Yeah, yeah, start walking. Good. Make sure none of those shadow things ambush us. Let's go. So, dobra. Czyli to pewnie jest ten jego skarb. What are you gonna buy first? I think I'll buy myself a sumptuous residence first. And the title of governor. And of course a governor needs his own battleship. With lots of big guns. Coś czuję, że coś tutaj śmierdzi tak naprawdę. No ale dobra, zobaczymy. Prowadź mnie do swojego skarbu. Do którego i tak pewnie mam mapę. Bo widać, że idziemy mniej więcej w tym kierunku. No ale kto wie? So, here we are. I can't see any treasure.
Of course you can't. It'll be buried. Here, take this map. This'll make your search easier. You'll also need a shovel. You can have mine. And when you find the treasure, grab as much of it as you can carry. Okej. Solidny kufer. Unieść znacznik na mapie. Tu jest, tak? Dziwnie wydaje mi się, że tutaj nic nie będzie w tym kufrze, a nie 5000 golda. Ale dobra, zobaczmy. To by było naprawdę dziwne, jakby to było 5k golda. Okej. No to co? Otwieramy. Tam będzie 5 golda. A, zardzewiały widelec. Wiedziałem, wiedziałem. Nikt nie włożyłby go do ust z własnej woli. Nic wartościowego. The only thing in the treasure chest was a rusty fork. A rusty fork? Let me see it. Damn. That's mine. Yours? I got the maps mixed up. I was wondering why this place looked so familiar. Oh, Boże. Why are you hiding a fork? A real pirate has got to bury something. A fork was the only thing I could spare. Let's not waste any time, though. Here. This should be the right map. You best go on and try to dig up the treasure. You're coming as well. You get a head start. I have to rest first. All this walking. The sand in my boots. It's enough to wear out an ogre. Come back to me when you've found it. It shouldn't take long with that map. And we'll take equal shares as agreed. Oh, Boże, okay. Rozstanie. Drogą mapę, mam nadzieję, że tym razem skrzynia ze skarbem będzie pełniejsza. Widzę na mojej mapie miejsce, w którym znajduje się skarb. Tam. Spoko, ja sobie pójdę troszkę inną drogą. A właściwie to w tym miejscu zakończę ten odcinek. I w następnym odcinku pójdziemy tu górą. Akurat pozwiedzam sobie to, taki był ogólnie mój plan. Tu pójdę. Tutaj. I tutaj i wrócę do niego dopiero. Tak więc mam nadzieję, że się wam odcinek podobał. Zapraszam na kolejny. Trzymajcie się i cześć.